Weźmiecie sobie plecak radiowy. Będziecie na radiu 5.5. Chcecie? Czy No, jakby wolicie? się do plecaka namieścić Poczekaj. medykamentów, nie ma sprawy. Może inaczej, bo w sumie będziecie mieli to dużo do roboty. Jak przyjdzie wam kogoś podleczać i komunikacja radiowa, to nie wejdzie w grę. Dobra, ja wszystko wezmę na siebie wtedy. Tylko chciałem jeszcze usłyszeć. Intruz, jesteś RKM-istą. Okej, okay, to kur. A ty, kurfon. Saper. Dawid Strzelec. Tak, potwierdzam. Okej, okay. Dawid będzie się amunicyjnym dla intruza. To nie musicie się obładowywać, wiadomo. Jakaś jedna taśma, czy tam dwie, a oposażcie się standardowo. Weźcie ze sobą granatnik, Dawid, hantir i odbiornik. Ja też pobiorę. Tak jest. Nowość na rynku. Wyszło od kilka miesięcy temu. Mamy szansę przetestować. Okej, okay, do przedbrojenia. Collins brytyjskie. Kalis, nie mamy broni z granatnikiem. Okej, okay. Spoko, więc bez tego. Intruzik, czy też smugowe pociski? Tak, poproszę. To dwie taśmy ci wziąłem. Dzięki. HQ, tu Charlie, dowódca brytyjskiego konwoju, odbiór. Tu Charlie, słuchaj was czysto i wyraźnie, radioczek poprawny, Charlie out. Widzieliście radio? Skrzynia, mała skrzynia przy tej dużej skrzyni, tej ogromnej, z plecakami. Przyjął. Kulfon radio check. Jeszcze nie ustawiłem. Właśnie, który to miał być ten? Częstotliwość? 222. 222. Dowódco, to odpowiedź z zapytaniem. Tak, to bur. Bierzemy mikro do gry? W związku z rozporządzeniem z pierwszej części operacji tylko dowódcy drużyn posiadają mikrodagrę. Przyjął. A zwykłego dagra można wziąć. Tak? Znaczy, nie wiem, nie sądzę, jeżeli ktoś nie jest takim, nie potrzebuje tego, to jest tylko w celu ułatwienia koordynacji dla HQ Vicarego. Bo ogólnie takich bajerów nie ma w naszych czasach. Dobra. To odłożę. Które radio bierzemy? 1-5-2. Potwierdzam. Poruczniku Kalis, ja z zapytaniem. Tak?
Czy jako saper mam coś więcej brać? Zestaw do rozminowywania, czy tam do wykrywania min możecie pobrać. Posiadam coś jeszcze? Jakiś hełm saperski czy cokolwiek? Strój saperski na pewno nie, no jesteście zwykłym piechociarzem, macie być mobilni. Tak jest. Dawid. Tak? Chyba cię poproszę o wzięcie drugiego radia. Dobra. Bo ja przy radiach marki Tefar nie ogarnę trzech kanałów. Dobra, to sobie wezmę te plecakowe. No tak sobie muszę to odłożyć. Tu Charlie do wszystkich UK odbiór. Brawo UK, tu Charlie, prośba o zmianę kanału na częstotliwość 8.7. Jak przyjąłeś odbiór? Tutaj Charlie, słuchaj was często i wyraźnie. Po prostu Kalis? Tak. Taka drobna prośba, dałoby się zmienić częstotliwość wewnętrzną z 89 na niższą, bo zasięg. My mamy już 8.7, naładowałem przed sekundą. Aha, okej, okay, 8.7, przyjął. Mhm, okej. Okay. Ja też właśnie to rozwiązanie chciałem zrobić, Kilen, że mam po prostu RTO w drużynie na 5.5, a ja na długim, znaczy w parku będę na 8.7. Okay. I jak coś, to ja będę tam... No, na 8.7 cały czas. No, 8.7 dokładnie. Dobra, to jak ktoś wraca do siebie? To ten kanał mówiłeś, że który mam wejść? 5.5, Dawid. Tam mało będziesz rozmawiał, tylko będzie konwój wyruszył, bo my działamy zupełnie w innym terenie niż siły amerykańskie. Aha, dobra, ja się z wikarem komunikuję, tak? Dobra. Ale przez to, że mam te radio, to tylko jedną taśmę mogłem wziąć na intruzika. W porządku, ja mam cztery taśmy. To masz też duże. Masz też duże radio w połowie skrzyni, znaczy tam po środku. Big do piska na lewym na pasku ma. Kurde, dobra. Prośba do wszystkich jednostek pancernych i piechoty, ustawcie mikrozagry i konki i call sign. No, teraz się więcej mieści. Okej, panowie, dajcie mi chwilę. Pogadam się z innymi dowódcami. Zrobimy coś takiego, że nie bierzemy żadnych pojazdów wewnętrznych. Będziemy siedzieć w jednym z Bradley. Brawo, tu Charlie. Słuchaj was czysto i wyraźnie. Brawo, tu Charlie. Prośba o pobranie mikrodagra i włączenie nadajnika. Odbiór. Bulldog, tu Charlie, słuchaj was czysto i wyraźnie. Jaki nasz kanał wewnętrzny? 222. 222? Tak. Okej. Okay. I tu jest to radio? Działa. Na 5, czekolwiek na 5. Wam też tak spadły FPS-y, panowie? Co ci spadło? Nie. FPS-y. Co takiego? Nie. Słucham? Co takiego ci spadło?
FPS. A, impulsy mózgowe mówisz. No, to są tętno inaczej. Prawo, tu Charlie, odbiór. No, lewo, leci na wewnętrzny. Właśnie to chciałem powiedzieć. A mnie ubiegłeś. No. A ty jak ile ważysz? W sensie z ekwipunek. 44. O, ja 42. Będziemy dość wolną drużyną. Dobra, to ja może spakuję ze 3 taśmy do Bradley'a. Ja 41. Za moment wracam. Dobra, jestem. Brawo, tu Charlie, choć was czysto i wyraźnie. Brawo, pojedziecie wraz z Bulldogiem. Bradley Bulldog. Jak przyjąłeś odbiór? Ok, brakuje mi jeszcze drużyny Pyro. Tu Charlie, spokojnie przyjął. Bez odbioru. Okej. Dobra, czy o kimś nie zapomniałem? Wszyscy mniej więcej wiedzą, co mają robić? Tak jest. Dobra, RKMista strzela, wiadomo. Gnar, strzelasz też. Topór, ty też będziesz strzelał. No i Kurfon jeszcze będzie strzelał. Więc wszyscy wiedzą, co mają robić. Tylko ja teraz... A ja będę kamieniami rzucał. Dobra, podzielimy się następująco, zrobimy sobie jakąś sekcję wypadową. Intrus, topór, Gnar, wy jesteście medykiem, tak? Tak jest. CLS przyjął. Okej, Dawid strzela, dobra. Intrus, topór, Dawid, będziecie razem. Kulfon, będziecie z tego korzystać się z saper. Patrzcie panowie pod nogi, w miastach są miny. Mamy informację, że wróg dobrze zabezpieczył tereny zabudowane i możemy spotkać coś pod nogami. Uważajcie na potykacze, na linki, bo także takie mogą być. A także jakieś większe zgrupowania śmieci, coś, co może wzbudzić wasze podejrzenia, od razu meldujcie. Jeżeli jest możliwość, wymińcie, jeżeli brak możliwości, wezwanie Kulfona, aby obadał sprawę. Jak mamy coś ciężkiego, to wzywamy Pyro. Tak jest. Okej, okay, za mną bezpośrednio jest Bradley Orion. Będziemy jechać Orionem, więc kto chce, może już się zapakować. Ja do ratowa dołączę. Zrobię na długim radioczek. Okej. Okay. UK, radioczek. A, czekaj, jak się znów zmienił ten kanał. Macie wygodnego tego Bradley'a? Dobra, do siebie pójdziemy, jak to było. Okej, okay, witajcie, Orion, tutaj Charlie, skład 7, Charlie, poprosimy. UK, okay, radio check. Bo będą na chwilę się do nas pchać. Ale ich odbiorę tylko. Słyszycie mnie? Rakiet, oni próbują się z tobą skomunikować. Wyskocz paki, Kali czeka. Bo oni tam chyba kurwa herbatę zalewają. Czy jest to się prawo? Dajcie poruszniku, tutaj Charlie, skład 7, prosimy pozwolenie na wejście na pokład. Charlie, przyjął. Alfa na pozycji. Okej, panowie, możemy chodzić. Tylko herbaty nie ma. Przyjęłam. Poruszniku, będziemy jechać. Na styk się pomieścimy.
Punisher to HQ. Jakie twoje ETA? US, konwój rusza, kierunek Timur Kalaj. Zatrzymasz się w Timur Kalaj. Jestem bezpieczny, dlatego nie biorę swoich pojazdów, ale z drugiej strony nic nie będę widział. Witam. Dlatego dobrze, że była. Powtarzam, konwój rusza do Timur Kalaj. Sandwóz prowadzi, wyrusza do Timur Kalaj. Spir podąża zaraz za Sandwoofem. Trzymajcie spokojne tempo, żeby pani Sher mógł dołączyć. Pani Sher w kolumnie. Co to było? Rangerci. Ale wariaty przejechali przez pasę z na godzinę. Wakat, masz tą komunikację, czy nie? To wio. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Da-da-di-da-da. Mamy śpiechotę u siebie? A nie wiem, musi odpaść. Chcesz dowódcy. Tak, jesteśmy oprócz dowódcy. Naszego dowódcy też nie ma. No to mamy porówno. Remis. Taranira tarana. HQ to rozpoznanie odbiór. Zgłasza Erika. O, podnieconko. Opuszczamy bazę w kieru Saba. Oczekujcie na meldunek z punktu obserwacyjnego. Taranau tu widać. Przyjął kolumna już wyruszyła, jesteście trochę w tyle. Wychyl się, kapralu Aki. Będziesz widział więcej, ale krótko. Wszyscy na pokładzie. Alfa do pani Szera, odbiór. Głos. Tu Alfa, przy podejściu na Timur Kalaj udamy się na wzgórze, na wschód od miasta. Co sądzicie o tym? A teraz się nie powiem, bo prowadzę. Zaraz zerknę. Panowie, Timur Kalaj jest czysta, my tam przejeżdżamy tylko po to, żeby się zorganizować. Ok, poruszyjko, rakiet, trampa zamknięta. Dobra. Charlie na pokładzie, Charlie gotowe. Aki, my prowadzimy kolumnę, widzisz na mapie punkt Gold 1? Widzę. No to się kierujesz na to skrzyżowanie. Okej. Czyli powinieneś z bazy. Tutaj Charlie, do wszystkich drużyny UK. Charlie jedzie pierwszym pojazdem wraz z Bradleyem Orion. Kierujemy się na punkt Gold 1, Gold 1. Południowy zachód od naszego fobu. Dobra, ruszamy? Tak. Zielone, śmiało. Tu Charlie. Kolejność konwojowa. Orion, Pyro, z nami chodzi jakiś cywil. Orion, Pyro, Dundo, Charlie. Prosimy się na drogę.
Niczego na oko, ale jedziemy. Ale ciemno, nie macie takiej lampki? No właśnie, ja nawet nie mam. Gogle, kurwa, mam gdzieś w plecaku i teraz ich nie znajdę po ciemku, no nie mogę ich założyć. Raket ja tak samo. Nie mam nawigacji, więc będę musiał się teraz. Nie odgrzebiesz. Dobra, to tak. Na następnym skrzydło. Dobra, zamaduję do US, że ruszyliśmy. Proszę cisz, musimy się tak komunikować. Próbowałeś włączyć kierowca nawigację? Dobra. UK do US, melduję wruszenie konwoju. Że Amerykanie pojechali set pizdu gdzie indziej, przyłącz się na amunicję przeciwpancerną. Czyją. Dobra, piechota, będziecie ci mieli małe zadanie od nas. Jak będziecie widzieli jakieś większe zgrupowania lamp ulicznych, świateł, pokażcie. Ja wam mogę powiedzieć, jak ktoś mnie tutaj dotknie, bo jest tak ciemno, że chuja widzę, a już w ogóle co na zewnątrz. A, ty mówisz, jak w terenie będziemy. Tak. Okay. Tutaj. Tak, nie wiem, ty skręcasz. No, skręcenie jest najgorsze. A już kręcenie wora w ogóle. Ja zaraz ci skręcę worek, znowu tam... Okej, okay, Charlie, domagamy się kilka punktów. Trzy punkty na naszej drodze. Biegnącej do punktu Hot. Punkt Hot, cieśni na Sarysang. Duże prawdopodobieństwo zasadzki wroga. Zrobimy sobie... podjedziemy sobie na spokojnie. Cieśnina w kwadracie 040-029. Skrzyżowanie Mike Foxtrot 1, Mike Foxtrot 2. Do punktu Hot będziemy podjeżdżać od południa przez punkt kolejno Gold 1 i Gold 2. Kalis, jeśli możesz, nadaj do topu doga, żeby wyłączył światło, bo to wygląda jak gdyby. Przyjął. Bundok 2, Charlie, prośba do Oriona, wyłączcie światła. Jak przyjąłeś? Dowódca konwoju. Okej, Bundok, przyjął. Na zachód, punkt Bando. Przyjął, ale nie wiem. Bando Sandwo prowadzi swój oddział na północ przez Malar, a Szpijer prowadzi swój północ na zachód w kierunku Ferozabad. Marsz do kontaktu, a do skrzyżowania przed Ferozabad. Okej, widzę. Okej, panowie. I trzymaj się dobrej strony drogi. Pokażemy Amerykanom, jak ci... Macie dowolność prowadzenia... Panowie? Tak. Uważajcie, bo już teraz mogą być miny na drogach, tak? Będziemy teraz odbijać w lewo, na skrzyżowaniu. Teraz pierwsze w lewo i już mamy miny. Patrzcie, co mamy pod nogami, jeszcze na drodze. Lewo. Orki raket. Lewo! Nie no, koleś, to bo jeszcze na naszym terenie jest. Tak, jedzie na urlop. 180. W tył wzrok żołnierzu. Przepraszam. To się tutaj, tak? Herbata z prądem. Kurwa, tak, no. Dobra, będę jechał na razie tak. A mówiłem, żeby spotkać. Charlie, to się UK. Uwaga, panowie, wjeżdżamy na drogę drugorzędną. Możliwość napotkania min na drodze. Przepraszam. W pół do 11 czas na herbatę. Najbliższy fire flot to nad ranem, panowie. Są za nami rakiet, bo trochę pojebałem, tak, przepraszam. Są. Gulfon, potraficie obsługiwać sprzęt saperski? No jeszcze styczności nie miałem, ale myślę, że nie zawiodłem. Się w ogóle styczności przyjął. Dawid, czy jest ogólnie ktoś, kto mógłby powiedzieć, bo ja nie chcę pierdolić, że głupot od rzeczy. No, Gnar będę miał przeszkolenie saperskie trochę. No to śmiało, słucham, Gnar. A więc, kurwa, zależy co chcesz zrobić, tak? Jeśli podkładasz ładunki, to mam nadzieję, że masz ze sobą zapalnik. Proszę o wyjaśnienie sytuacji, kiedy napotkamy minę. No, nie mam, mam tylko... W jaki sposób on wykryje minę? Wykrywasz min. Nie macie wykrywacza? Mam wykrywacz, mam. Macie wykrywacz. To powiedzcie mu, w jaki sposób mu się pokażemy wtedy.
No, minę najłatwiej zobaczyć wizualnie, tak? Miejscowość. Jeśli tylko zostanie wykryta, to wtedy musicie bardzo powoli podchodzić. Ostrożnie. Można również się czołgać. Kiedy zdajecie się na dość odpowiednią odległość, to robicie interakcję z tym przedmiotem, do którego się zbliżyliście i wykorzystujecie swoje narzędzie, które ze sobą macie. Bardzo proste. Proszę, jak już do tego się zbliżycie, to już to potem wszystko idzie automatycznie. Gdzie to jest kręcać? Tutaj już. Dzięki wielkie, poradzę sobie. Ja mam tą propozycję taką, że po tej potem jakimś minę, to po prostu my będziemy na nich strzelać. O, mam. Mamy saperów, Pyro się tym zajmuje. Kulfon. Co jest na dziś? Ja sobie patrzę na twój ekwipunek, nie, i tu nie widzę zestawu do rozbrojania. Mam tylko wykrywacz mnie. No to tylko wykryjesz, nie rozbroisz. Pytałem w bazie, co mam ze sobą zadać. A ty się pytałeś chyba tylko o... Z tego co ja usłyszałem akurat. Może ja wtedy nie usłyszałem. Nie, poruczniku pytałem... Pytałeś się o ten... O to, nie, nie, nie tylko. Zbieram. Pytałem się poruczniku, co mam ze sobą zabrać, bo jestem w tym zielony. Nie wiedziałem, co mam ze sobą zabrać. A, okej, okay, dobra. Moja wina. Moja wina, biorę naprawdę, dobra. Nie, może po prostu powinienem się domyśleć, więc... Ale nie wiedziałem. Na tej kuchni moja wina, powinienem zadbać o to. No to miny można omijać. To też no, mamy jeszcze Pyro. W mieście może drużyna sztaperska będzie miała coś się nazbyć. Czy wątpię, od nich nic nie bierzemy do momentu, dopóki nie będzie takiej możliwości. Tak jak warto, ja się kłócę. Z nich stanie się niezdatny do walki i wtedy będzie możliwość przyjęcia jego sprzętu. Do tego momentu no po prostu obserwujemy teren. Przyjął. Tutaj jeszcze zaznaczam, że osłaniamy drużynę Pyro, to jest nasze główne zadanie. Drużynę Pyro jako priorytet, a drugorzędnie Bulldog. Bulldoga osłaniamy. Jedno wynika z drugiego, tak? Bulldog także musi osłaniać Pyro, więc jedno wynika z mamy drugiego. Mamy miasto. Kierowca zatrzymaj się 100 lat przed nami. Tu Charlie do konwoju. Orion zatrzymuje w celu rozpoznania miasta. Punkt Gold 2, czak, czak. Charlie out. Charlie, możecie wyskoczyć z pojazdu, tak? I przejął. Przejść drogą do miasta, my będziemy jechali. Tam był w portalu, super. Okej, Charlie, nie chcę widać. Wysiada 6, skończam na 6. Nie, nie z góry. Rampa opuszczona. Tu Charlie, nie ma. What the fuck? Nie ruszać pojazdem! Jezus Maria. Niebiescy operujecie razem z czerwonym. To jest. Dobra, śmiało, intruskę prawo otwieracie. Jagnar, Kulfon, za wami. Chwilę z panią Sharon, żeby im coś przypadkiem za górki nie wyjebało, jak mieliśmy tam kontakt piechot. Może być ich więcej. Sandwurf. Przyjeżdżam, Jorgen. Działają ze swoją drużyną.
Okej, chłopaki, prawo meldowało, że wjazd do miasta czysty z ich perspektywy. Możemy sobie podchodzić śmiało, mamy jeszcze wodę na plecy. Okej, poprawka w połowie. Panie, że są tu, proszę wyeliminowanie, wracam. Nie wracajcie w takim razie. Pytanie, że będziecie kierowali się na północ Tango i były w kierunku drogi teraz, po prostu na zachód. A czy zabierzemy pojazdy, czy mam je udać po zamianie? Mogę się podciągać pojazdy. Dobra, sam zabiorę jeszcze raz, proszę o... Gdzie mam się udać? W kierunku drogi na północ Tango, będziecie szli na teraz. Charlie przyjęło południowo-zachodni wylot z miasta, wydaje się czysty, Charlie out. Jak słyszeliście, chłopaki, brawo zeskanowało z ich perspektywy południowo-zachodni wylot z Chuck czysty. Okej, panowie, powiedzcie dobry wieczór, punkt Gold One przed nami. Gold Two, wybaczcie. A, dużo tego Golda. Kurna, jakaś cykada mnie atakowała. Orion, tu Charlie, jesteście strasznie przed nami. Poczekajcie chwilę. Okej, chłopaki, patrzcie pod nami. Kalis, mówiłeś na krótkim. Ja wiem, bo Orion jest na krótkim z nami. No, dobra. Orion, to trzeba mi potwierdzić, że nas słyszysz na krótkim odbiór. Kierowca Oriona potwierdza, że was słyszę. Charlie przyjął radioczek na 5, Charlie out. Ty słyszysz tę jackę? Proszę. Okej, chłopaki, pierwsze skrzyżowanie. Trzymamy lewej strony. Lewej. Tam, no tutaj właśnie. No intrus. Alfa, Saturn i Spear, Spanish jest już daleko bardziej na zachód, przeruszajcie. Tu Charlie przyjęło prawo północną część miasta. Charlie kieruje się bezpośrednio na zachód pod wyjazd południowo-zachodni. Charlie out. Intrus, śmiało otwieraj na zachód, tutaj gdzie idziemy. Przyjąłem. Do całego Charlie, tu Kalis. Brawo będzie parować na północy, pójdzie na około drugą drogą. Spir, z racji tego, że stoicie troszeczkę wyżej za nami aktualnie, słuchajcie nam lewą stronę górkę. Będziemy posłaniać pani Sera po prawej linii. Dzień przyjął, bierzemy lewo.
Strzały. Tutaj Orion będziemy dowódca gasi światła. Chyba nie do nas. Orion gasi światła. Brawo, bo tu Charlie strzały z pojazdu Orion gasi światła. No dobra. Kolej. Brawo. Jesteśmy na pozycji obserwacyjnej. Zaczynamy stronę na celu. Miejscowości KKL pod Koryfinem. Patrzę w prawą stronę. Blokowany na dachach. Prawdopodobnie to jest pojazd. Niżej jesteście sami pod garcierzami, to są właśnie lewej czołgi. Czysto. Na zachodnim wyjeździe formujemy kolumnę, piechota do pojazdów i dalej ruszamy kolumnę pojazdami. Charlie out. Jesteśmy jak na razie na naszym terenie, więc tutaj nic nie powinno być. Zacząłem się już jąkać, czy jeszcze nie? Nie. Charlie, zgłoś dla Orion. Charlie, zgłasza na krótkim. Gdzie chcecie nas, gdzie nas oczekujecie? Czy mamy jechać na północ już miejscowości na wyjazd? Tu, Charlie. Czekaj jedno. Chłopaki, lecimy na północ. Na północ? Na północ. Przebiegniemy się przez to miasto. Dobra. Ale potrzebny krótki odpoczynek. Budek, tu Charlie, poprawka już z Orionem. Rozporządzono krótkim północny wyjazd. Potwierdzam, Charlie out. Was najszybciej chodzi, kiedy będziesz chodził w combat mode. Pierdolę, do urna za, pani szewnie. Jeszcze kawałeczek. Twój dowódca jest na 5-5, tak? Potwierdź. Jest na 5-5 oraz nasłuchuje krótkie. Okej, przyjął. Chciałem się tylko dopytać, żeby wtedy wiedzieć, czy muszę za każdym razem podawać, że mówię na krótkim, czy nie. Okej, świetnie.
Bo jest taki paradoks, że jak ktoś jest jednocześnie na wewnętrznym, powiedzmy na krótkim z nami, i gdybym ja do niego nadawał tak po prostu, Orion to Charlie, to on by nie wiedział wtedy, czy ma zaśmiecać długie, czy może na krótkim to powiedzieć. No tak. Taki mały dylemat, a to dużo w sumie zmienia, jak ja teraz wiem, że on jest tylko na krótkim. Naszym krótkim. Ale ma jetpack na 2-2 ustawienia. Czy jak? Nie rozumiem swojego. Powiedział, że jest na długim, nie? No właśnie, powiedział, tak. Że posiadasz 5 lat. No, ale to tam się może przejęzyczył na bank. Na 2-2-2 nadaje, więc jak to nazwał, czy na mnie, czy dobrze, to nie gra żadnej roli. Orion, tu Charlie, nie widzę waszego nadajnika GPS. Odbiór. Zepsuł się. Od dowódcy. Orion, tutaj Charlie przyjął. Słuchajcie, podjedźcie na tą północną, to czekamy cały czas. Nie wiem, czy konwój stoi. Odbiór. Jesteśmy przed konwojem. Okej, przyjął. Nie mincie konwój, podjedźcie na północ, bo my tu sami siedzimy. Tu jest pełno śmieci. Ale... No, chodźmy. Charlie, do wszystkich drużyn, trzymajcie się lewej strony drogi. Mamy dziwną kupę śmieci po prawej. No co, no, to sprawdzić? Ryszniku? No możecie, śmiało. Tutaj, Orion, jesteśmy na północy miejscowości. Okej, dołączamy do. Zanim Morganie. Nie zwiadcie. Czekaj, powiem. Krasz, nie zwiadcie w środku. Dobra, zostałem. Intruzik. Dostaliśmy oczywiście 4 taśmy, ale my potrzebujemy miejsca, które jeżdżą. Miejsce potrzebujecie? Tak. Co się bywa? Nie, Intruzik wrzucił mi taśmę, to ja nie potrzebuję dostała na inny. Ale jak już bym zatrzymać. Dobra, dawaj, będziemy teraz jechać na przyjaznym terenie, bo będziemy się nie przemieszczać. Jeszcze raz. Najpierw jedynka czy dwójka? No właśnie, to się będzie trzeba dopytać. Wydaje mi się, że jedynka. Mogłeś zamknąć rampę, czy? Nie, tam jeszcze kalić na zewnątrz. No bo co nas lubią? Tam Amerykanie walczą z jakimiś czołgami. Komentowaliście się, co się dzieje? Gdzie? Tam na tym, na zachodzie, nie? Z północnym zachodzie. Wschodzie, znaczy, sorry, w północnym wschodzie. Przeferu zabat po prostu. Charlie do konwoju. Charlie, gotowe. Śmiało możemy kierować się na punkt hot. Jesteśmy jeszcze przez jakiś kilometr na naszym terenie, więc przemieszczamy się do większych obaw. A rampa? Rampa. Zamykam. Ciągnę. Ach, kurwa, ciężka. Ciągnij. Okej, Dawid, połączcie się do HQ i zapytajcie się, czy mają jakiekolwiek informacje o kapitanie Morganie. Dobra. UK do US. Mamy pytanie, czy macie jakieś informacje o kapitanie Morganie? Jedno z naszych... Stwierdzam, jest w tej chwili nie. Czekaj. Czekaj, Kalis, bo mówił i trochę słaby zasięg jest. Teraz cisza na razie. Możesz powtórzyć? Kapitan Morgan, on zaspał po prostu. A nie, do Wikrego.
Nieaktywny na razie. Ja przyjął UK. UK przyjęło. Wygląda czysto na razie. Jedziemy szybciej, co? Jasne. Że nie chcesz, to jeździ jak? Wiem. A, szybko! Pięćdziesiąt na godzinę. Demon. Demon. Pamiętaj, że Bradley ma w dupie 5 gwiazdek NCAP Land Rovera. To pani jeszcze jeden czwór zniszczony. Kurwa, Morgana chyba nam wrzucą z A10-tki. No tam Black Hawka mamy w bazie. Może wziąć narzędzia dla sapera. Z tego co mi moja kula mówi, to on siedzi w jakiejś A10-ce chyba. Przyjął jaki odpór w drodze wypalamy. Na razie jeden ja mam taką więź krwi z wszystkimi członkami drużyny. Łapiesz. Fajnie, że dwójka macie w takim razie przeliczałem 37 miesięcy. To nie wiemy, co to jest szkoła, po prostu rekonstrukcji. Pod górkę daję tańszy. Plecaki. My jedziemy z górki. Tyle. Taka duża górka do spinania. Kurna, po co się jak świnia. Okej, Charlie, 300 metrów i przyjeżdżamy przez naszą strefę. Przyjeżdżamy z strefy. Macie tu klimatyzację? Jak będziesz dmuchał, tak to będzie miał. Dawid, otwórz łaz, to będzie. Nie, bo trzy o ziemię. Otwieranie łazu w czasie jazdy jest zabronione, bo RPG często wlatują. Co, taki magnes, tak? O mój Boże! A jesz? Dobrze, jest 11 na godzinę. To może popniemy? Już myślałem o tym. Okej, 900 metrów do hot. A mi już gorąco. A ja mam może być zawsze gorzej. Najbardziej to piecze kula w pośladku. O, aż poczułem. No. Coś ci paluka by to wsadziło, nie poczułem. Raz mnie podwójnie zabolało. Nie chcę zgadywać, ile pan postawił. Charlie w konwoju, Charlie z Orionem przy podejściu będzie brać północ. Orion północ, Charlie, godzina 9. Bulldog Bravo, wejście trzecią. Okej, panowie, my bierzemy zachodnią stronę, to obserwujemy. Orion, jako że będzie z przodu, będzie nam zabezpieczał podejście. Patrzymy na wzgórze po lewej stronie, zachodniej stronie. Tak jest. Roger, sir. Jako że trzymamy zachodnią stronę, idziemy po wschodniej stronie drogi, tak aby w razie czego móc schować się za pojazdem, przynajmniej części z nas, no przynajmniej ja. Też się tam gdzieś wepnę. A dowódca, jak będzie czołg, to strzelam od razu. Oczywiście. Znaczy to twój dowódca ci powie. No to właśnie jego się pytał. Aha, no ja... Wybaczcie, to jest taka głupota. Dobra, chłopaki, można spopchnąć. Już lecę. Tak, już cię pcham. Nie w ten sposób.
To rozpoznałem, że to jest taki kilometr od domu, Mike Fox, Rockland. Na tym skrzyżowaniu będziemy iść dalej na północ. Czyli jakaś godzinka jazdy. Mamy jeszcze pelotę na północny zachód od Sakre. I radę będziemy musieli rozjebać. A później sektor Juliet. Nasi już atakują Juliet. A kierowca dojeżdżamy do szczytu, będzie z... teraz. Będziemy szczytować. Jakaś taka rozwiązła atmosfera w tej puszce jest. Straciliśmy strasznie dużo czasu. Tak, tak. No, trochę. Musimy się jebać. To jest to wspinanie. Tu nie mogę celować. Moc kiedy stanąć? Dobra, jedziesz na linę. Wychylamy w dół. Jakoś teraz masz kąt? Tak, mam. Drogę mogę strzelić. Wracamy do fala, zagrożenie wyeliminowane, natomiast na południu widzę... Na południu falar. To jest. W końcu kwadratu 059065. Teraz przy skrzyżowaniu nas wysypcie. Z drogą piechotą. Kurczar, idą na boju. Piechota wysypuje się przy punkcie Mike Fox. Kontakt na wzgórzu. RPG, RPG. RPG? RPG, RPG, pan z pojedynczej jednostki. Można? Niżej. Można wysypać. Niech się odsuwają. Dawid, my tu jesteśmy w kontakcie ogniowym. Przyjmuję. Orion, nie cofaj, piechota za tobą. Przyjmuję, robię wam odpłonę. UK, the US, jesteśmy w kontakcie ogniowym. Coś leży. Okej, Charlie. Ruszamy zachodnią stroną, północ. Przebiegam. Intrus, jesteście teraz w Chelsea. Chelsea, śmiało, możecie wyjść lekko na północ, a zatrzymacie się na północ od mojej pozycji. Na północ? Na północ, tutaj. No, tak jak droga idzie. Po tym zboczu możecie tutaj po lewej stronie się przemieszczać. Śmiałam. Widać wieś. Okej, Charlie, mamy nie prawo. Słyszę? Po prawej są na wzgórz. Drużyna wroga, idzie się w północy.
Mamy kontakty 290, drogą wschodzą. Sprawa. W tej chwili okolica wydaje się czysta. Tu Charlie, kierunek z mojej pozycji 300. Charlie przyjął, Charlie wysuwa sekcję do przodu. Okej, Chelsea, Chelsea, mamy te skały na 300, ruszcie po te skały. A pod górę jest. Topór w stanie, bardziej się męczysz tylko. Musimy te dalsze, czy tutaj tą skałę jedną? Na 300 kierunek. Alfa z góry to jest tu. Alfa, jeżeli masz ten rejon, który teraz sprawdzacie, czy jest czysty, to skierujcie się na północ do skierowania w kierunku fala. A tyle po lewej. Ja będę obserwował miasto, co tam się dzieje ciekawego. Miasto czyste, a tutaj to. To jest czyste. Nie widzę kontaktów. Widzę pelotkę na wzgórzu w punkcie radaru. Co to jest? Siłka mobilna. Zamelduj może. Słucham? Zamelduj może. Nie no, dzieci jakiś dowódca sekcji, to nie, chyba ty pojechałeś. Rozkazy dla pani Siera po opanowaniu sytuacji w falach. Pani Sintrus, mam pozycję czołgiem w miejscu na mapie. Czekali, proszę powtórz. A to już oznaczone jest, dobre. Miejsce oznaczone pelot na wzgórzu, na szczycie wzgórza znajduje się pozycja czołgi odbiór. Przyjął, dzięki panowie, właśnie podjeżdża do nas chyba. Tak, Orion się wysuwa, zaraz Orion będzie skanował, potwierdź jaki. Zam.
Że już jest tutaj. Razem od 330. Zaporowy, połóżcie lewa strona drogi. Stąd 200 metrów. Chelsea, wybij bardziej na lewą stronę. Ta skała nam zasłania. Chelsea, nie przyjął komunikatu. Okej, okay, lecimy. Gnar, Kulfon. Co w końcu wszyscy? Miał mieć tylko Gnar i Kurwon za dowódcą. To ty topór mówiłeś? Mówię, że dowódca prosił Gnara i Kurwona ze sobą. Nie wiem, ja sam zostać nie chciałem tam. Orion, jesteśmy na zachód od was, na wzgórzu. Może troszkę mniej jak zachód. Czy mamy kontornować w dół, czy nadal oczekujemy na tej pozycji? Czekaj, Orion. Prawo ma stratę. Czerni przyjęło prawo jakiegoś stanu odbioru. Wzgórza, wyskakują ze wzgórz w tej chwili. Orion przyjął, cały? Podjeżdża na skrzyżowaniu w Lima Charlie, już jest Alfa. Będziecie, Alfa będzie uderzała lewą stroną drogi, pani się będzie uderzał prawą stroną drogi. Prawo ma stratę. Jak pani się dojedzie, możemy rozpoczynać. Nie, jak pani się dojedzie, rozpocznie się krótki nalot i możemy rozpoczynać. Wzgórzu, na razie wejście do wzgórza, podejście pod kombi. Stójcie przy bulldogu, odbiór. Okej, chłopaki, brawo. Ziemia się odsunęła i trzy osoby się zsunęły. Break, jeśli są martwi, to muszę ich zapakować do worka. Tu Charlie. Charlie potwierdza, ale tylko tymczasowo, później oni podchodzą pode mnie. Okej, okay, chłopaki, będziemy schodzić na dół, ale spokojnie, uważajcie. Strzały? Strzały. Skąd, kurwa? Ej, ci to na odbiór? Zaraz, Erika, ma być. W kopalni Ferusa Bar widzę oddział maszerujący od kopalni w stronę miasta i z powrotem odbiór. Przyjął, nieprzyjaciele z Ferusa Bar w kierunku kopalni. Na północ. Wziąłem smugaszy. Rzucę porusznikowi do PSP-1. To się w sumie przyda, dzięki. Pyro tu Charlie. Charlie na wzgórzu zachód od was. Będziemy kryć całą waszą północną zachodnią stronę. No, mam dostęp do pana PSP-a. Kontakt wyeliminowany. Okej, Dawid, podaj pozycję. Alfa, uważaj, pani Ferdowo. Tuż pod nami, za linią dymu. Okej, okay, przyjął Chelsea, weź jeszcze troszkę rozciągnął do lewej strony. Przeprzemy się tym zboczem i zaraz będziemy jakoś się przemieszczać bardziej na północ. Wykonałem. Celtic przyjął, Kalis będzie Celtic od teraz.
Dwa kontakty tu były. Tak. Okej, gdzie coś jeszcze? No chyba ich tylko oni tu byli. Nic więcej nie widzę. Chociaż ciężko ich było zauważyć. Wiesz, panie, okay, jesteś gotowy do uderzenia, czy ponowić nawet, bo trochę mu nie wyszło. Potwierdzam, jestem gotowy, a można ponowić. W sumie z waszej pozycji jakieś takie 350. Pretorian ponawia. 350 drzewa dla nas, Chelsea wykonuje. 6 odcinek odprowadzę. Celtic przyjął, Chelsea wypuchowy. Tu Charlie, Charlie do wszystkich, sekcja Charlie przemieszcza się, kierunek 340 z pozycji konwoju, pierwsze zalesienia na wzgórzu, zachodnia strona drogi. Charlie, tutaj Orion, możesz podejść pod pojazd? Tu Kalis, Aki, co się stało? Czemu? Dwie sprawy, rakieta wywaliła na razie i druga sprawa, pelotka celuje w naszym kierunku. Mam informację od strzelca. Chelsea, trzymajcie się lewego zbocza. Pelotka rozpoczęła... Nie, to wróg, trzymajcie się lewego zbocza. Odbijcie na lewo. Tam lecie w dolinę, w razie czego. Fuck, 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 fuck.